Jeszcze lato w pełni, a bociany już przygotowują się do odlotu. Długa podróż wymaga doskonałej kondycji, więc nie wszystkie ptaki sobie poradzą. Dwa ranne dzięki pomocy ludzi trafią do ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Łagiewnikach pod Łodzią. Pierwszy to młody bocian z Iwonia. Jest jednym z pięciorga młodych odchowanych w tym gnieździe. Jego rodzice i rodzeństwo już szykują się do podróży do Afryki i rzadko bywają w domu. Najmniejszy z pięcioraczków bardzo przyzwyczaił się do swoich gospodarzy, państwa Motylewskich. W niedzielę rano, żeśmy wstali, to on chodził już po podwórku i przyszedł do sieni, bo bardzo był zgłodniały. I żeśmy mu dali jeść i zjadł nawet kawałek szynki, kiełbasę, no i łódko od kurczaka. Na takiej diecie bociek szybko przybierał na wadze. Spacerował po podwórku, przyjmował gości. W końcu jednak musiał spróbować latania. Ćwiczył pilnie, ale po kolejnych odwiedzinach sąsiadów sprawa się skomplikowała. Tak, to było wszystko dobrze. I czy go kto uroczył, ja już nie wiem. No przecież tyle osób oglądało go i było bardzo dobrze. A wtedy się tak stało, no to ja nie wiem. Przybyłam sama i widziałam, że nikt mu krzywdy nie robił, bo pierwszy skok zrobił taki wysoki ponad bramy. Tam. Z podwórka frunął w górę. Drugi skok był bardziej pechowy. Ptak złamał lewą nogę, więc nie poleci do Afryki. Trafi do ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Łagiewnikach. Ten pomysł nie bardzo mu się spodobał. W samochodzie próbował się wydostać. Uspokoił się dopiero, gdy dołączył do niego drugi bocian. Ta samica drugi rok gniazdowała w Kikach. W tym roku miała dwoje młodych, ale pisklęta nie przeżyły. Bocianica uszkodziła sobie skrzydło i nie mogła wzbić się do gniazda. Jej partner nie byłby w stanie sam wykarmić młodych. Nie zostawił jednak bocianicy. I to jest niespotykane. Wśród ludzi tak nie bywa, ale wśród ptaków jest ta miłość, ta wierność, to towarzyszenie do końca. I teraz ten samiec będzie zaniepokojony, on będzie się martwił, bo tej samiczki nie będzie. Samiec wkrótce jednak zrezygnuje z poszukiwań. Nawet największa miłość nie jest silniejsza od instynktu. On po prostu musi do tej Afryki. Po kilku dniach odleci. Odleci, a na drugi rok przyleci, znajdzie sobie inną samiczkę i na pewno zasiedli to gniazdo z powrotem. No i po wierności. Na szczęście dzięki ludziom o wielkich sercach samiczka w przyszłym roku też będzie mogła poszukać sobie nowego partnera.